Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie, bardzo mi miło, jest czwartek, 20:30, więc zgodnie z planem zaczynamy. Widzę, że Panie już się witają z nami. Dobry wieczór Pani Marto, Pani Agnieszko, Pani Moniko, Pani Elu. Dajcie też znać pozostałe osoby, jeżeli jesteście, to przywitajcie się, możecie powiedzieć cześć, jak tam u Was, po prostu czujecie kryzys, czy nie czujecie może, to tak w kontekście tego dzisiejszego tematu. Jak wiemy, no dzisiaj spotykamy się pod tematem, jak przeprowadzić salon, można parafrazując powiedzieć, suchą nogą przez kryzys. I generalnie ten temat, dlaczego dzisiaj taki? To może zanim powiem, dlaczego temat i jaka jest agenda dzisiejszego spotkania i kto Państwa przeprowadzi przez te meandry tego, jaka jest dzisiaj sytuacja salonów w Polsce i powiem Wam o takich doświadczeniach tego, co należałoby wdrożyć, jakie działania sprawdzą się i są najbardziej, powiedzmy, perspektywiczne co do tego, że no, pozwolą nam przetrwać kryzys i wyjść z niego obronną ręką, a mało tego zyskać. To też za chwilę zaraz Państwu powiem. Opłaty, mi już podnieśli opłaty, Pani Dorota pisze, no, za ogrzewanie, no wszystkim podnieśli, tak? No to rzeczywiście niestety można się spodziewać, jak wszystkie, powiedzmy, te różne prognostyki mówią, że będzie różnie i będzie chyba coraz drożej, tak? Więc. Ale muszę Państwu powiedzieć, że ja już jestem po rozmowach do dzisiejszego programu i nie jest tak pesymistycznie. Większość z nich brzmi optymistycznie pod warunkiem zachowania pewnych zasad. I o tych zasadach będziemy mówili. Natomiast ja powiem, dlaczego dzisiaj taki program. Otóż i taki temat, jak przeprowadzić salon przez kryzys. On mi się wydał takim tematem, który chyba dzisiaj jest tematem chyba pierwszorzędnej potrzeby, tak? Bo któż z nas na różnych aspektach funkcjonowania dzisiaj, powiedzmy, czy to w życiu prywatnym, czy zawodowym przede wszystkim, bo dzisiaj do tego dotyczy ta tematyka naszego spotkania, no spotkaliśmy się już na pewno z jakimiś skutkami tego kryzysu, albo w postaci właśnie zwiększonych rachunków za ogrzewanie, albo zwiększonych kosztów, czy powiedzmy zakupu różnych środków, albo chociażby najzwyczajniej w świecie z tym, że przychodzą pewnie do Was coraz częściej pracownicy, którzy widząc, że im też rosną koszty, chcą podwyżek wynagrodzeń. Dajcie może znać po prostu, czy mieliście już takie zapytania od strony swoich pracowników o to, że no chcą jakiś podwyżek, tak? No bo wszystko rośnie, koszty rosną, więc no jesteśmy w takiej spirali trochę błędnego koła, gdzie no wszystko się nakręca, a to jest powodowane tą inflacją, wszystko drożeje, drożeją koszty, więc wymagania pracowników też i nie wiadomo, gdzie jest ten stop. Na razie tego stopu nie widać, ale mówimy o tym, jak na stan dzisiejszej wiedzy możemy się przygotować do tego, jakie działania powinny zdać egzamin, żeby rzeczywiście przeprowadzić suchą nogą przez kryzys. Więc i też niejako ja podjąłem ten temat po to, drodzy Państwo, żeby zneutralizować te wszystkie lęki, które w Was są, które w nas są,
A propos tego, co nas czeka, tak? Bo mi się wydaje, że często te największe lęki są w sytuacji, kiedy mamy wielką niewiadomą, a mi się wydaje, że dzisiaj, no przynajmniej tak moich ekspertów, których zaprosiłem do dzisiejszego programu, no tak jakoś starałem się pokierować, żeby nam tą niewiadomą trochę po prostu przejaśnili i żebyśmy mówili o jakichś konkretach, co możemy zrobić. Więc jak będziemy mieli więcej tych danych i porad, w jaki sposób możemy się zachować, no to rzeczywiście mam nadzieję, że ten lęk uda nam się, powiedzmy, w jakiś sposób zniwelować. Tak. I tutaj opłaty nie miał, tutaj zaraz zerknę po prostu, co piszecie. Na razie nie mieliście takich pytań. To może i dobrze, tak? Ale no pewnie w jakiś sposób wydaje mi się, że racjonalnie rzecz ujmując, ja też jako jestem w kontakcie z wami, no to takie pytania już się zdarzają. Zresztą nasz gość się też powie o tym, w jaki sposób też reaguje na takie pytania od swoich pracowników. Natomiast ja powiem, jak będzie się przedstawiała agenda dzisiejszego spotkania i jaki jest jego charakter. Otóż, drodzy Państwo, no najlepiej wydawało mi się, żeby ten problem obecnego kryzysu, który już jest i pewnie w jakiś sposób się rozkręci, żeby tę ocenę tego stanu dzisiejszego i tych porad, w jaki sposób można działać, żeby wyjść z tego kryzysu i przejść przez ten kryzys obronną ręką, no starałem się, postanowiłem, że naświetlę z czterech stron. I stąd też jak zaprosiłem czterech ekspertów. I mi się wydaje, że jakby naświetlenie problemu z czterech stron da nam taki najpełniejszy obraz. A te cztery strony to po pierwsze, czyli rzeczywiście wasi, że tak powiem, wasza koleżanka po fachu i koleżanka w problemie, czyli rzeczywiście właścicielka salonu beauty, to za chwilę, która powie o tym, w jaki sposób ona się przygotowuje do tego. Na pewno z drugiej strony to też bardzo cenne mi się wydaje przez dystrybutor, który na co dzień ma kontakt z kilkudziesięcioma salonami i z właścicielkami i na bieżąco rozmawia o tych problemach i jest w stanie z tej perspektywy rzucić to światło i zobaczyć, co działa, co nie działa, oceniając działania swoich podopiecznych czy swoich partnerów i klientów. No i też zaprosiłem marketingowca, który na co dzień operuje w rzeczywistości marketingowej, głównie social mediów i pracuje też z wami jako klientami, czyli z właścicielkami, menadżerkami beauty, no i też eksperta beauty, który na co dzień pracuje z wami też od strony i marketingu, i sprzedaży, i takiego ogarnięcia oferty po to, żeby ona przystawała do realiów obecnych potrzeb rynku. Więc te cztery naświetlenia zmieścimy w ciągu 50 minut, drodzy Państwo, i z jakimś takim resume i podsumowaniem. Co jeszcze nas czeka? Pewnie też skorzystając z okazji, to też wyjdzie w dzisiejszym programie, że odpowiemy sobie na pytanie, bo często jest też tak i to jest taki dosyć dylemat i osób takich jak wy, czy w takim czasie kryzysu to jest dobry czas na to, żeby inwestować, czy też raczej oszczędzać, tak? Więc tutaj padnie pytanie na odpowiedź na to pytanie. Może trochę zdradzę, tak, ale my będziemy dla was mieli taki pomysł na inwestycję, to będzie pewna nowość produktowa i związana z nią oferta, dlatego warto zostać do końca, bo tam przedstawimy też szczegóły, na czym ta oferta będzie w jakiś sposób polegała. No i to chyba na tyle. Czyli podsumowując, co drodzy Państwo poznacie, czyli na pewno konkretne wskazówki, jak przejść przez kryzys, powiemy sobie, odpowiemy na pytanie, czy ten czas obecny to jest dobry czas, żeby inwestować, czy raczej oszczędzać i kto ma inwestować, jak to ma oszczędzać, jakie działania powinniśmy podjąć konkretne w obszarze zarówno marketingu, jak też promocji, jakie działania podjąć w obszarze gospodarowania swoją ofertą i też jakie technologie dzisiaj powinniśmy stawiać takie, czyli w jaki sposób budować tą ofertę, aby była ona najbardziej kryzyso, w jakiś sposób odporna. Tak? No i w jaki sposób też pracować dzisiaj z pracownikami. To te zagadnienia, na które odpowiedzi padną w dzisiejszym programie. Więc żeby nie przedłużać, drodzy Państwo, pani Betty pisze, udało się wyrobić. Bardzo się cieszę, że jesteście razem. Dajcie więc proszę, jeżeli uważacie, bo zaraz oddamy głos naszym ekspertom, że ten temat jest ważki,
potrzebny, to będę wdzięczny za lajka, więc nie wiem, jak teraz ten Facebook czy YouTube pracuje, ale może pomoże nam to w jakiś sposób rozszerzyć zasięg i dotrzeć z tą potrzebną wiedzą szerzej. A jak będziecie też skłonni do tego, żeby udostępnić czy komentować, to też będę wdzięczny. Także tak, w czterech ujęć, ujęcie pierwsze, czyli tutaj o głos i o zdanie poprosiłem panią Martę Karasek-Welkarasiewicz, czyli właścicielkę salonu FaceMed w Łomży, w salonu, który generalnie bazuje na nowoczesnych technologiach i stawia na klienta premium. I poprosiłem panią Martę o to, żeby powiedziała nam i podzieliła się takimi poradami z własnego doświadczenia, w jaki sposób Marta właśnie przygotowuje się do kryzysu? Przygotowuje do kryzysu. Co ja robię? Więc co ja robię? Ja przede wszystkim inwestuję. Jak to się mówi, nie daję się kryzysowi, który gdzieś tam jest, nie oglądam telewizji, nie słucham, nie otaczam się ludźmi narzekającymi, ponieważ ja jestem mega optymistką i ja zawsze uważam, że po burzy będzie słońce, więc ja inwestuję, realizuję swoje zamierzone cele, które postawiłam sobie rok temu i po prostu z miesiąca na miesiąc realizuję swój plan biznesowy, więc to jest takie moje bardziej motto na ten czas, który teraz właśnie mamy, żeby robić to, co mamy zaplanowane i tyle. No, przyjęłaś taką filozofię i taką strategię inwestowania, tak? No, są dwie jakby drogi. Z jednej strony rzeczywiście ta, która mówi, można powiedzieć, dla odważnych, tak? Inwestowanie. I zaraz cię zapytam, co to znaczy ta dla ciebie inwestycja i co dokładnie robisz. A druga droga to jest to takie wstrzymanie się i takie, właśnie nie wiem, jaka jest inna opcja, obserwowanie, co się wydarzy, wstrzymywanie, oszczędzanie. Więc no, druga opcja, no na pewno każda inwestycja musi być przemyślana. No wszystko, no to może tak ogólnikowo powiedziałam, inwestuje, natomiast ta inwestycja musi być tak naprawdę indywidualna dla każdego, na ile każdy biznes może sobie pozwolić i jak może inwestować. Na pewno trzeba się przyglądać temu, co się dzieje na rynku, natomiast ja nie lubię rozmawiać ciągle kryzys, 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 bo mnie samą to przytłacza, natomiast lubię, żeby była energia, że no dobra, no jest tak jak jest, ale za chwilę będzie lepiej, więc ja jestem bardzo optymistyczną osobą, więc no, czyli to działanie, czyli rozumiem, że tutaj jako ty lider, czyli powiedzmy menadżer, tak naprawdę tutaj co jest istotne w tym takim też prowadzeniu przez ten trudny czas, tak go sobie nazwijmy, no jest istotne ten aspekt psychologiczny, czyli nastawienie i podejście do tego pozytywne, tak? Czyli nie marudzenie i skupianie się na tym, co możemy zrobić, jakie rozwiązania przyjąć, po prostu jak działać, a nie gdzie oszczędzać, tak? Jakby na to albo co wstrzymać. Tak, tak, dokładnie. Uważam, że aspekt psychologiczny bardzo ma duże znaczenie. I w moim też przypadku nie lubię słuchać ludzi narzekających. Po prostu nie lubię. No jeżeli tobie jest źle w danej chwili albo źle w twoim biznesie, to zastanów się, gdzie szukać tych oszczędności. Co robić, jeśli jest źle? Jeśli nie ma tych klientów, no to spójrz na siebie, na twój zespół. Coś jest nie tak. Mimo że załóżmy jest kryzys, że w telewizji mówią ciągle o tym, wszędzie mówią, że to po prostu jeżeli wszędzie słyszysz, to w końcu w to uwierzysz, że wszędzie cię każdy atakuje. Kryzys, kryzys, kryzys. Więc na pewno z strony psychologicznej trochę się wyłączyć od tego, starać się działać i wprowadzić jakieś oszczędności. Każdy powinien spojrzeć na swój biznes, gdzie szukać tych oszczędności. Jeżeli mamy teraz problem energetyczny, czyli rachunki na pewno wszystkim, czy problem z ogrzewaniem każdego lokalu, czy bądź budynku, no to musimy jakoś, no wiadomo, zaoszczędzić, żebyśmy mniej mogli zapłacić, tak? No, no szukać tych korzyści, tej oszczędności, natomiast nie narzekać na pewno i nie mówić o tym klientom. U ciebie, że w gabinecie jest super, o tak. Jasne, klientom to z jednej strony, a z drugiej strony tak mi się wydaje, że też bardzo istotny jest ten przykład i taki powiedzmy no tą energię, którą ty jako pracodawca dajesz swoim pracownikom, żeby oni też nie popadli, broń Boże, w ten marazm, tylko poczuli się u ciebie stabilnie, a przez to przekazywali też dobrą energię klientowi, że nic wam nie grozi tak naprawdę, nie? Dokładnie, tak, zgadza się. Tak, natomiast wiesz, co jeszcze tutaj bardzo istotne, to ja chciałbym cię zapytać,
Bo jak rozmawiam z różnymi właścicielami, patrzę na rynek, no to niektórzy czują ten kryzys, jeżeli chodzi o gabinety beauty, najczęściej czują go no w postaci jakby dwóch rzeczy, czyli widzą, że po prostu mają mniej klientów albo wzrosły im takie opłaty na tyle, że powiedzmy no im się to jakoś nie spina. Czy ty, Marta, szczerze, czujesz u siebie jakieś takie odłamkami jakimiś, dostajesz tego kryzysu czy nie? Czy czuję? No właśnie, to jest trochę trudne pytanie, bo jak powiem, że nie czuję, to zaraz go poczuję, że może to trochę przesądzę. Nie bawimy się tutaj w zapeszanie w ogóle i tak dalej, nie. Więc nie czujesz, nie masz... No powiem szczerze, że moje usługi, które ja świadczę w gabinecie, ja zawsze dodam, są to usługi premium, czyli usługi wyselekcjonowane tak naprawdę dla pewnej grupy ludzi. I teraz pewna grupa ludzi, klientek, mężczyzn, która chodzi do gabinetu, nawet jak będą w budżecie mieli, nie wiem, mniej pieniędzy, żeby przeznaczyć sobie na estetykę, to uważam i tak osoby, które chodzą, to będą chodziły. A te, które narzekają, nie chodzą, za drogo, za tanie, to ona i tak do ciebie nie przyjdzie. Po prostu. I moje klientki, które do mnie przychodzą, na przykład wprowadzam nowe zabiegi, nowe kosmetyki, nowe urządzenia i na przykład klientka dzwoni, słuchaj, nie mogę dzisiaj do ciebie przyjść, czy tam nie mogę skorzystać z usług w tym miesiącu, ale w następnym miesiącu będę. Czy mogę z tego w związku z tym wysnuć taki wniosek, że taki model biznesu kryzysu odporny to jest taki, który ustawiony jest po pierwsze raz na tego klienta premium i dwa, pewnie nowe technologie? Uważam, że tak, że trzeba dalej coś robić, nie można się zatrzymywać, bo jeżeli... Zrobiłeś, trzeba robić krok do przodu, bo jak będziemy czekać i narzekać, bo co? No bo co, będzie kryzys kolejne dwa lata i co? No dobra, zamknę gabinet, czy tam zamknę klinikę. No nie, musisz dalej działać i nie dać się temu kryzysowi. Jasne. A powiedz mi, bo to też może być ciekawe, może być inspiracją, jeżeli możesz zdradzić, w co ty zainwestowałaś teraz? Jakie urządzenie? No w urządzenie coś jeszcze może tak. No. Aha, firmy nie muszę zdradzać. No raczej nie. No nie, no bo firma, no nie, firmy nie będę zdradzać. No na pewno co zainwestowałam, znaczy ja jakby zbadałam potrzeby moich klientek, czy one w ogóle by chciały, żeby takie urządzenie było w moim gabinecie, więc ja zainwestowałam w urządzenie falę elektromagnetyczną. Pytanie dlaczego? Ponieważ jeżeli klientki przychodzą na przykład do mnie na zabiegi na twarz, często są to klientki zabiegane, nie mają czasu. To jest zabieg i urządzenie, uważam, które mogę ładnie połączyć z dwoma zabiegami, które klientki wykonają w moim gabinecie, czyli robią sobie zabieg na twarz, w międzyczasie podłączamy, nie wiem, falę elektromagnetyczną, robimy partię brzucha, tak, czy partię ud. Więc to jest tak jakby dwa w jednym. I co jeszcze jest super, że to urządzenie nie potrzebuje pracownika, tak? Czyli można sobie podłączyć to urządzenie, czyli to jest oszczędność też już dla firmy. Nowa technologia, nowe urządzenie bez pracownika, bo sama możesz podłączyć ten zabieg i nie potrzebujesz kolejnych rąk do pracy, do obsługi takiego urządzenia, więc ja w to zainwestowałam. Chciałbym jeszcze, żebyś się podzieliła z nami takimi dwoma rzeczami, bo mówimy o takim sytuacji ogólnej rynku, ale też no, ta sytuacja ogólna ma też pewnie wpływ na to, co podejmujesz takie działania menedżerskie w obrębie zarządzania własnym biznesem. W dwóch aspektach mnie to interesuje. Pierwszy aspekt, mianowicie fakt cen. Wszędzie ceny rosną. Czy ty też podniosłaś ceny? I jak to zrobiłaś? Znaczy, podniosłam ceny, może nie wszystkich zabiegów, tylko podniosłam ceny i zdziwię cię właśnie tych premium zabiegów, podniosłam ceny. Natomiast zabiegi, które tak jakby więcej klientów może na nie przychodzić, no to tą cenę tak trochę na razie zostawiłam, żeby, no żeby też nawet jak te klientki na chwilę, które przychodzą stricte na premium zabieg, nie przyjdą, to na chwilę jest jakiś biznes dla mojego biznesu, że przyjdą na ten tańszy zabieg. Więc na razie w tym kierunku poszło, aczkolwiek na pewno, nie wiem czy to będzie teraz w październiku, czy po nowym roku, na pewno będę musiała podnieść cenę, bo niestety z miesiąca na miesiąc, kiedy otrzymuję faktury, tak jak każdy, na pewno wszystko jest po prostu dużo, dużo droższe. No i wiadomo, bo tutaj się pojawiają dwa pytania, tak? Pewnie ty też masz takie wątpliwości w sytuacji, kiedy powiedzmy robisz, dopisujesz tam powiedzmy to plus, czy tam zwyższasz, zwiększasz tę cenę, jak to zakomunikować klientkom i jak one to przyjmą? Masz jakieś rozwiązanie? Z punktu widzenia psychologicznego klientki same tego chcą, bo się pytają ciągle, czy są ceny droższe, więc jeżeli tak? Ktoś, czy taka sama cena, więc to jest dla mnie sygnał, że musi być podniesiona, one same narzucają to, zgadza się?
Aha, czyli rozumiem, że one powiedzmy, no w tylu innych dziedzinach zostały już podwyższone ceny, że przychodząc do ciebie, to pytają, o pani cały czas to samo? No właśnie. Czy, powinno, powiedzmy, no te, jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś wątpliwości, jak rozumiem, do tego, czy obiekcje do tego, żeby podwyższać, to się, to nie powinien ich mieć, jak rozumiem. Uważam, że nie. No klientka sama narzuca, dzwoni, dzień dobry, robiłam pół roku temu, nie wiem, usta, jaka cena teraz ust, czy jest drożej, czy taka sama cena? Więc jeżeli ktoś mnie się tak pyta, no to prosto, że chce droższą mieć cenę. Czyli to jest też ta taka odpowiedź rzeczywiście, bo te różni mądrzy coachowie też mówią, że jak sobie radzić w tych czasach kryzysu i to jest jedna z takich porad, to właśnie czytanie dobrze intencji i potrzeb klienta. I rozumiem, że to jest ta twoja umiejętność, którą tutaj powiedziałaś. Natomiast czy coś jeszcze odczytasz od klienta, czy jakiś masz sposób na to, żeby wydobyć od niego taką informację, nie może nie bezpośrednio, ale taka, która przyda ci się do tego, żeby zrobić jakąś korektę w swoich usługach czy w cenniku? Ja zawsze pytam klientek, czy się podoba i czy uważa na przykład, jeżeli na przykład ceny na rynku są różne, zgadza się różnych, nie wiem, zabiegów, czy to zabiegów premium, nawet w różnych kwotach są. I ja zawsze się pytam klientek, czy za taki zabieg bym mogła zapłacić mniej, ale bym miała na przykład produkt bez certyfikacji. A moja klientka mówi, nie, ja zapłacę więcej, ale ja chcę mieć dobrym produktem. Więc tak naprawdę to jest do zastanowienia się dla osób prowadzących kliniki, gabinety, czy warto tak za bardzo mieć niskie ceny. Bo to świadczy też w sumie tak trochę negatywnie, jeżeli jest zbyt nisko, klientki same wchodzą w internet, szukają po hurtowniach, hurtownie mają ceny produktów otwarte dla wszystkich, więc one widzą, ile dany produkt kosztuje. Zgadza się? I jeżeli ktoś ma zbyt nisko cenę za usługę premium, no to jest zastanawiające. I pytanie teraz, do jakiego klienta uderza ta właśnie klinika? Czy do klienta, pomóż mi znaleźć słowo, bo nie chciałabym powiedzieć takiego słowa. Klienta ekonomicznego, w sensie budżetowego, tak? Tak, dokładnie. Czy klienta po prostu premium? I to jest jedna zasadnicza sprawa, bo ja osobiście lubię dobre rzeczy. Serwuję swoim klientom dobrą jakość produktów, dobre kosmetyki, dobre urządzenie kupię, natomiast nie lubię słabej jakości rzeczy, sama nie kupuję. Więc i później do mnie przychodzą klientki takie, jakich ja oczekuję i jakich ja przyciągam przede wszystkim. Okej. Okay. Drugi aspekt, który ci zapowiedziałem, to rzeczywiście, to jeżeli chodzi o to zarządzanie w salonie, no to też jest związane chociażby z tym efektem błędnego koła rosnącej inflacji, gdzie wszędzie ceny rosną, więc rosną też wymagania i potrzeby twoich pracowników, którzy pewnie no też przychodzą do ciebie z prośbą, no Marta, słuchaj, droga szefowo, chcę podwyżkę. Korektujesz tutaj, robisz co, czy jakoś inaczej to rozwiązujesz? Wiesz co, ja uważam, że dzisiaj dobry pracownik musi zarobić. To jest podstawa. Jeżeli ktoś jest dobry, jeżeli ktoś zarabia na salon, na klinikę, ma dużo klientek, klientki lubią tą osobę, która wykonuje dane usługi, więc ja uważam, że taka osoba powinna zarobić dobrze, bo wtedy nie będzie pracowała. Ucieknie gdzieś indziej. No i tak, drodzy Państwo, to były wypowiedzi Marty Karasek z salonu z Łomży. Drodzy Państwo, no tutaj mi się wydaje, że taką główną ideą, którą ja gdzieś tam zapamiętałem z całej rozmowy, no był fakt tego, odpowiedzi na to pytanie, inwestować czy nie inwestować. Ale było też jeszcze 6 takich istotnych aspektów, które ja sobie wypisałem i pozwolę sobie, powiedzmy, tutaj Państwu też w jakiś sposób usystematyzować, to też może pozwoli nam w jakiś sposób tą wiedzę przyswajać i też no, żeby z nami została na dłużej i rozważyć, czy rzeczywiście te rozwiązania przystają do naszej rzeczywistości biznesowej. Ale zanim to przeczytam, to chciałbym, żebyście dali znać, bo mnie to też interesuje w jakiś sposób, czy żebyście się podzielili tutaj na forum, w komentarzu, czy wam jest bliżej do inwestowania w tym czasie, czy raczej do oszczędzania. Będę wdzięczny za ten komentarz, natomiast te takie podstawowe rzeczy, które sobie wypisałem, o których mówiła Marta, to rzeczywiście w tym trudnym czasie
optymizm, tak, i ten aspekt psychologiczny takiego pozytywnego powera, jak chociażby tutaj Marta też pisała w komentarzu, no jest bardzo istotny, takich powiedzmy też z dwóch powodów, bo też jak to się przywijało w tym rozmowie, z jednej strony po to, żeby klienci widzieli cały czas w nas też ten optymizm i przychodzili do nas po ten optymizm, ale też z drugiej strony, żeby też ty jako szefowa, żebyś dawała przykład swoim pracownikom, że ten pracownik widząc ogólną sytuację w kraju czy na świecie, żeby powiedzmy czuł się bezpiecznie, że u ciebie jednak panujesz nad wszystkim jako dobra szefowa i tak naprawdę jemu nic nie grozi. To jest ta druga rzecz, to na pewno inwestować, tak? To Marta rzeczywiście inwestuje z głową, bada potrzeby klientów i tak sama podpowiedziała chociażby tutaj ten przykład konkretnej inwestycji, gdzie była to fala elektromagnetyczna, którą Marta zakupiła, też była jakby inwestycją przemyślaną i jakby w konsekwencji badania i potrzeb klientów. Podnosi ceny zabiegów, nie boi się tych podnosić ceny zabiegów, jak sami słyszeliście, to było bardzo fajne, że tak naprawdę no, klientki same chcą tego podnoszenia cen zabiegów, więc mam nadzieję, że jeżeli ktoś jeszcze miał takie obiekcje, to one zostały zneutralizowane. I to jest coś ciekawe, że zostawiła też ceny zabiegów tych, które były zabiegami ekonomicznymi budżetowymi, tak, w jakiś sposób, żeby tutaj tego klienta, który może przychodzić na te tańsze zabiegi z niższym portfelem, nie przestraszać w jakiś sposób, ale zachęcać do dalszej współpracy, no i docenienie pracowników w postaci podwyżek, tak? To by było takie małe podsumowanie. Tutaj mamy komentarze, dzięki bardzo, pani Betty pisze, że do inwestowania, ale z rozsądnym podejściem, trzeba też zadbać o największą promocję i relacje z klientem. To trochę ignorancja sytuacji kryzysowej, w której się znajdziemy, bo póki co to przedsionek. Pani Agnieszka, jakby pani mogła doprecyzować, czy jak mamy to rozumieć, czy w sensie inwestowanie pani rozumie jako ignorancję sytuacji kryzysowej i trochę działanie, nie powiedzmy, jakby to nie wiem, czy nie nadinterpretuje pani słów, czy to jest taka pani zdaniem trochę nieodpowiedzialne działanie, inwestowanie dziś? Będę wdzięczny za ten komentarz, to nam też w jakiś sposób pomoże. Drodzy Państwo, ujęcie drugie tematu, czyli to trochę na takie zasadzie jak w tej przypowieści o słoniu, żeby rzeczywiście nakreślić, jak on będzie mógł wyglądać, to trzeba go z każdej strony ponaświetlić. I drugie jakby rzut i ocena i perspektywa tego, jak dziś wygląda rynek beauty, to jest ocena dystrybutora. I tutaj o opinię poprosiłem Grzegorza Krystosiaka, CEO firmy Binatural, dystrybutora urządzeń i też kosmetyków do klinik i salonów beauty. I pierwsze pytanie, jakie zadałem Grzegorzowi, dotyczyło tego, jak on obecnie ocenia sytuację na rynku beauty, no a później nasza rozmowa się potoczyła dalej. Zapraszam. Szeroko pojęta branża beauty w Polsce w czasie pandemii urosła, aniżeli się skurczyła, więc to jest, uważam, ogromny sukces wszystkich nas, którzy uczestniczą w tym całym markecie. Natomiast bym jeszcze rozgraniczył jedną rzecz. Te gabinety, które stawiają na technologię, na urządzenia, urosły wielokrotnie szybciej, aniżeli po prostu mniejsze gabinety, które nastawiają się na białą kosmetykę, prostsze zabiegi. Więc wydaje mi się, że koncept urządzeń mocno zaawansowanych technologicznie pokazuje, że to jest ten kierunek, w którym musimy iść. To jest nasza obserwacja rynku, to są historie kilkudziesięciu naszych klientów, którzy albo weszli w technologię i dzięki temu urośli, albo przeczekali moment i teraz można powiedzieć, są w innym miejscu. Z naszego doświadczenia urządzenia, które dają efekty w czasie rzeczywistym, czyli robimy zabieg i albo widzimy efekty, albo on następuje w 72 godziny po zabiegu, to jest ta droga, żeby działać tu, teraz i szybko, bo ludzie oczekują bardzo szybkich efektów. W czasie tempa życia, tego wszystkiego, co nas otacza, chcemy być piękni tu i teraz.
przede wszystkim z naszego portfolio, to jeśli chodzi o twarz, to uważam Bluma Synapsi. Natomiast mocno teraz ciało to jest Onda Dynamika, urządzenie, które właśnie w czasie rzeczywistym, czyli wykonujemy zabieg na ciało w kontekście modelingu sylwetki, wyszczuplania, redukcji celulitu i klient od razu po zabiegu widzi efekt. Widzi, jak skóra się zmienia, czuje w obwodzie, że ubyło, więc to jest pozytywny aspekt, że nie czekamy nie wiadomo ile, tylko tu i teraz widzimy efekt. Przede wszystkim uważam, że czas zabiegu to jest coś, co mówiąc po młodzieżowemu rozwala system, ponieważ w pół godziny, jeśli chodzi o zabieg na ciało, uważam, nie znajdziemy innej tak efektywnej technologii. Czyli przychodzi klientka do nas, poddajemy zabiegowi przez pół godziny w bardzo komfortowy zabieg, ponieważ głowice prowadzą się po ciele w dosyć takich ruchach kosmetycznych. Klientka odczuwa ciepło na pograniczu, parzenia, ale my nie parzymy, bo działamy w bezpieczny sposób. Są to prądy wysokiej częstotliwości, dodatkowo mamy głowicę do wakum, do zassania, żeby na koniec przedrenować tą skórę i to pozwala nam osiągnąć bardzo fajny efekt w krótkim odstępie czasu w kontekście redukcji celulitu, zagęszczenia skóry, wyszczuplenia. Możemy działać na całym obszarze. Teraz pracujemy u nas w kontekście protokołu na przykład na biust, więc też chcemy wchodzić na te obszary, które wcześniej były niedostępne. Inwestycja to jest świetne słowo. My zawsze naszym klientom tłumaczymy, że to nie jest dla nich wydatek, tylko inwestycja, bo nasze urządzenia są rentowne, zarabiają. I żeby klient podchodził do tego w ten sposób, że to jest inwestycja, która czasem w bardzo krótkim odstępie czasu się spłaci. Ja uważam, że nasza branża jest tak pozytywnie zwariowana, że takie stopy zwrotu tylko dają urządzenia w branży beauty. Więc inwestycja, świetne to jest słowo, które określa jakby już schemat działania w głowie przedsiębiorcy. Ja uważam, że przede wszystkim szkolenia to jest bardzo mocny aspekt naszej działalności. Mamy dwie możliwości, szkolimy w naszym centrum w siedzibie i teraz wróciliśmy już do cyklicznych szkoleń dla klientów, którzy załóżmy skorzystali 2, 3, 4 lata temu z naszej technologii. I na przykładzie Blumei mamy klientów, gdzie 4 lata temu protokoły, a dziś to są zupełnie inne protokoły. Na przykładzie Blumei protokoły rozszerzyliśmy o zabieg wakacyjny, czyli w okresie pełnego nasłonecznienia. Połączyliśmy Blumei z kwasami, więc jakby wychodzimy szerzej i też widzimy, jak skóry reagują, obserwujemy, rozmawiamy z naszymi klientami i staramy się wychodzić szerzej, żeby gdzieś tam dawać kolejne możliwości zabiegowe naszym klientom. Więc uważam, że szkolenia są niezwykle istotne. I do tego przywiązujemy wagę. Dodatkowo wsparcie marketingowe, czyli cały jakby otoczka dotycząca urządzeń, począwszy od ulotek, skończywszy od ekspozycji w internecie danego urządzenia. Więc to jest to, co również staramy się robić dla naszych klientów. Generalnie staramy się klientowi dać gotowca, czyli on kupuje od nas nie tylko urządzenie, ale wszystko to, co dotyczy tego urządzenia. To, co my robimy również dla naszych klientów w social mediach chociażby. Przy zakupie urządzenia klient od nas dostaje gotowca w postaci materiału właśnie na Facebooka, Instagrama, gotowe posty, treści, grafiki i tak dalej. Zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy mają na to czas, a jest to czasochłonne. Więc jakby takie rzeczy dajemy już klientowi. Dodatkowo event, który uważam jest najbardziej energetycznym wydarzeniem i to jest wydarzenie, które skupia już coraz większą rzeszę klientów. W ostatni weekend listopada organizujemy właśnie Binatural Masterclass. Będą prelegenci z zagranicy, więc będziemy również pokazywać kolejne możliwości zabiegowe naszych urządzeń. Jest to bardzo merytoryczne wydarzenie, ale i również i marketingowe.
I z doświadczenia, z opinii naszych klientów wiemy, że jest to świetne wydarzenie, które też im pozwala rozwijać się. Więc uważam, że to są takie najistotniejsze rzeczy. Przede wszystkim uważam skupić się na sobie, na swojej pracy, odciąć się od tego, co gdzieś tam jest w mediach przedstawiane, bo nie mamy na to wpływu. Żeby dbać o tego klienta, nie patrzeć na konkurencję, tylko patrzeć na jakość wykonywania zabiegów. Otoczyć tego klienta tak opieką, żeby on po prostu był u nas i chodził na wszystkie zabiegi. Bo często jadę do klienta i zawsze klientka mówi, a bo konkurencja to, konkurencja tamto. Po prostu skupiamy się na sobie. Podnosimy jakby własną jakość obsługi, budujemy relacje z klientem, całą tą otoczkę, począwszy od przywitania, przygotowania kawy, a oczywiście skończywszy na efektywnym zabiegu, przedstawienia beauty planów. Mamy niektórych klientów, którzy rozpisują swoim klientom rok chodzenia do nich, do gabinetu i całą po prostu jakby prognozę każdego zabiegu w danym okresie. I mamy klientów, gdzie czekają na zapisy, u nich się czeka 2-3 miesiące i to jest świetne podejście, bo ich klientki są świadome i widzą, co będzie robione każdego miesiąca. I to uważam, że trzeba iść w tą stronę, żeby po prostu zbudować sobie taki autorytet u swojego klienta, że mówiąc tak potocznie, prowadzimy ich za rękę. Oczywiście to musi być też poparte efektami, żeby klient widział, że jakość skóry się poprawia, że sylwetka się poprawia, funkcjonowanie całego organizmu i uważam, że w tą stronę trzeba iść. Ja powiem szczerze, że patrzę z optymizmem, pomimo tego, co się dzieje dookoła. Na pewno trzeba mądrzej do kilku rzeczy podchodzić, bo czy kurs euro, czy różne sytuacje mają wpływ na nas wszystkich, natomiast patrzę naprawdę z optymizmem. I widzę po prostu też po klientach, bo jest wiele czynników niesprzyjających, natomiast chociażby sytuacja z inwazją Putina spowodowała, że mamy dużo klientów czy klientek z Ukrainy na przykład, ale mamy również historię, gdzie obywatele Ukrainy inwestują i otwierają gabinety. Więc ja mimo wszystko patrzę z optymizmem i mam nadzieję, że taka będzie rzeczywistość. Więc drodzy Państwo, jak widzicie, Grzegorz Krystosiak, CEO firmy Binatural, dystrybutora urządzeń i kosmetyków do salonów beauty. Również optymistyczne podejście, ale kilka wskazówek, które też sobie zapisałem, żeby też w jakiś sposób pomóc to Państwu usystematyzować. Znamienne zdanie moim zdaniem, które powiedział Grzegorz, to jest to, że salony, które jego zdaniem postawiły, z jego oglądu, tak, postawiły na technologię, a nie na białą kosmetykę, to te salony rzeczywiście znacznie szybciej i lepiej urosły. To pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest inwestycja. To też trzeba traktować jako inwestycja, czyli tutaj też pan Grzegorz jest jakby zwolennikiem tego, żeby inwestować i traktować to rzeczywiście jako inwestycję, która się zwróci. Inwestycję dobrze wydaną w dobre urządzenie, a nie wydatek. I tutaj otoczenie takie, to co radził rzeczywiście, to skupienie się na sobie, odłączenie się od mediów, to też rzeczywiście moim zdaniem też bardzo bym za tym apelował, bo często wiele tych rzeczy, media, które rzeczywiście żyją z tego, że lubią straszyć i strach się najlepiej sprzedaje, więc czasami się łatwo, lepiej świadomie od tego odłączyć i działać i robić swoje. I to co charakterystyczne, to też co Grzegorz powiedział to w tej rozmowie, to jest też jakiego klienci, którzy mają zapisy na 2-3 miesiące trzeba czekać u nich na zapisy, to są ci klienci, którzy tworzą plany zabiegowe na rok dla swoich klientów do przodu, czyli klient, który przychodzi do nas po raz pierwszy, dostaje całkowitą diagnozę i też taką wyraz eksperckiej porady, że ten salon wie, co przez rok będzie robił z danym klientem i to też rzeczywiście w jakiś sposób jest rekomendowane.
I ostatnia rzecz, jak pewnie Państwo słyszeliście, no Pan Grzegorz też poświęcił sporo miejsca swojej nowości produktowej, a mianowicie urządzeniu Onda Dynamika. I tak jak zapowiadałem, to jest właśnie, drodzy Państwo, ta niespodzianka, bo jak wiecie już i przyzwyczailiście się może do tego, że zazwyczaj w sytuacji, kiedy prowadzę takie live'y i nadarza się taka okazja, to też proszę o to, żeby dystrybutor, który ma akurat jakąś ciekawą nowość, a tutaj uważam, jest to godne polecenia i takiej zainteresowania, urządzenie, które nowość na polskim rynku, urządzenie Onda Dynamika, to rzeczywiście też, drodzy Państwo, mamy pewną ofertę specjalną, specjalnie dla Was. Ona polega na tym, że przy zakupie tego urządzenia do końca roku, ja tylko dokładnie sprawdzę, tutaj Wam rzucam link do tej oferty i do opisu urządzenia, że przy zakupie tego urządzenia do końca roku możecie Państwo otrzymać w prezencie od dystrybutora czy od firmy Binatural kosmetyki do ciała o wartości 10 tysięcy złotych brutto, tak? Jeżeli jesteście zainteresowani, tutaj Wam wrzuciłem poznaniem tego rozwiązania, tutaj w komentarzu macie link do naszej strony, tam możecie się zapoznać zarówno z opisem, z cechą, z tymi właściwościami tego urządzenia, obejrzeć sobie film i tam też jest oferta specjalna i przy tej ofercie, jeżeli będziecie, ona jest niezobowiązująca, jeżeli będziecie w jakiś sposób zainteresowani, to możecie po prostu kliknąć, zapisać się tam, podać swoje dane, a w ciągu 24 godzin ktoś z firmy dystrybuującej, z firmy Binatural na pewno się z Wami skontaktuje, żeby coś więcej o tym urządzeniu powiedzieć. Więc tutaj macie link, można z tego skorzystać i jak rozumiem, Pani Agnieszka pewnie ustosunkowała się do mojego pytania a propos tego, co jej zdaniem oznacza ostrożność, jeżeli chodzi o inwestowanie. Czyli tak, cytując, wnikliwa analiza statystyk pracowników, analiza oferty, którą staram się odświeżyć, dodając coś innego lub na przykład do fal radiowych ampułkę pielęgnacyjną. Inwestycja, jeśli jest potrzebna, ponieważ mamy zbyt mało technologii. Oczywiście tak, ale zakupiłabym urządzenie do 10 tysięcy maksymalnie. Na targach LNE było to widoczne, że kryzys już mocno zapukał do drzwi producentów i dystrybutorów. Oczywiście nikt nie chce podbijać histerii, ponieważ w ogóle nic nie sprzedadzą. Ja mam duży zespół. Bardzo Pani Agnieszko, Pani dziękuję za ten wyczerpujący komentarz, on też pewnie rzuca nam w jakiś sposób światło tutaj na to, co się dzieje. No też, jak pewnie Państwo pamiętacie, tutaj też Pani Marta pisała, że też interesuje się bardziej dzierżawą. No też jest tak pewnego rodzaju zjawisko na rynku, jak może też zauważyliście, że wzrósł rynek wynajmu, tak, że właściciele tacy jak Wy, no decydują się dosyć często na wynajem urządzeń, na wynajem laserów, tych drogich głównie urządzeń, zarówno w wynajmie, bo są dwa rodzaje wynajmu, zarówno tym krótkoterminowym, czyli na dzień, gdzie zapisujemy sobie klientów i wypożyczamy urządzenie na dzień, jak też druga nowa, po prostu taka forma, czyli taka umowa roczna, umowa wynajmu. No ale rzeczywiście są plusy i minusy obu tych rozwiązań, tu Państwo musicie sami jakby ocenić, co jest dla Was najlepsze. Tak, drodzy Państwo, to wygląda, jesteśmy na półmetku, przechodzimy do tej części marketingowo-promocyjnej, marketingowo-sprzedażowej, jakby ofertowej i tutaj, czyli tak zwana trzecia perspektywa tego, w jaki sposób działać, teraz już od tej strony marketingowej, żeby przejść zwycięsko przez ten kryzys, który się już rozpoczął i który pewnie nas czeka. Tutaj poprosiłem o wypowiedź Mirosława Skwarka, specjalisty marketingu, pewnie którego znacie i z naszych łamów już coraz częściej. Ja też za każdym razem powtarzam, że uczę się pilnie od Mirka wszystkich marketingów i to jest mój osobisty specjalista i guru, od którego czerpię tą wiedzę, jeżeli chodzi o marketingi. Zresztą to chyba świeżynka. Nie wziąłem, tutaj jest gdzie indziej, nowa książka Mirka o TikToku, ale może Wam ją pokażę, jak Mirek skończy swoją wypowiedź. A też Mirka zapytałem o to, bo Mirek to, co jest cenne bardzo, to ma bardzo dużo klientów rzeczywiście też z branży beauty, którym pomaga realnie prowadzić ich biznes, głównie w tym zakresie prowadzenia social mediów, tak? Ale też zapytałem go od jego perspektywy, jak on ocenia Wasze działania i działania branży beauty, jeżeli chodzi o ten szeroko pojęty marketing, głównie internetowy, ale też co radzi,
jakie działania marketingowe na ten trudny, czekający nas czas. Dawać pieniądze. Bardzo często słyszę coś takiego, oczywiście to nie jest żadna wycieczka, ale wiele osób się szczyci, że oni mają agencję social media, agencję jakąkolwiek z Warszawy albo z jakiegoś innego dużego miasta, a dlatego z Warszawy, bo no myślą, że jak jest z Warszawy, to ona jest lepsza i po prostu ci ludzie nie wiedzą, za co płacą, nie mierzą tych efektów, nie mierzą skuteczności, wydają potężne pieniądze, nie wiem po co, w jakim celu, gdzie ta agencja wrzuca jakieś zdjęcie, gdzie już zdjęcia teraz no, praktycznie nie działają, bo teraz mamy erę rolek, TikToka, rzeczy wideo, no i mamy jakiś prosty post, który zrobi wam tak zwany junior, czyli ktoś po studiach, to nie bardzo będzie i tak rozumiał waszego biznesu, więc uważam, że zamiast płacić jakieś potężne, duże pieniądze agencjom, bo was oczarowały, a nie widzicie z tego efektów, to jak najszybciej się z tego wymiksujcie, lepiej jest wykształcić swoich pracowników, bo przeważnie oni zrobią lepsze social media, bo są w tym salonie kosmetycznym, żyją z tymi klientami, lepiej ich rozumieją, bo jak zadasz sobie pytanie, czy jakaś osoba po studiach, która nigdy nie była w salonie albo nie chodzi na tego typu zabiegi i ona ma ci prowadzić fanpage, gdzie ty masz jakieś, nie wiem, jesteś 300 km od tej firmy, wysyłasz im jakieś zdjęcia, a oni te zdjęcia wrzucają, jaki jest w tym sens? Przecież możesz przeszkolić pracowników, na pewno zrobicie lepsze czasami zdjęcia telefonem, chciałem powiedzieć iPhone'em, bo nagrywam dużo filmików na temat iPhone'ów, więc zrobisz to telefonem, nagrasz proste wideo, wystarczy 1-2 dni jakichś podstawowych szkoleń i jesteście w stanie robić o wiele lepsze materiały, takie super dopasowane i rozumiejąc swoją grupę docelową, niż ktoś, kto nie ma tego doświadczenia. Więc pomyślcie o tym, żeby oszczędzić tutaj kasę na środki, na marketingu, żeby robić to samodzielnie, ale robić to mądrze. Druga rzecz, tak jak powiedziałem, jest era rolek, era TikToka, era wideo, pionowego wideo, czyli krótkie, szybkie formaty wideo, dlatego że no, cały świat idzie w tym kierunku, TikTok jakby zdobył rynek, zdobył serca i teraz coraz więcej firm zaczyna zauważyć, że zwykły post na Instagramie niewiele pomaga, wręcz szkodzi, bo przeważnie jak się doda post, to więcej ludzi ucieknie ci z tego Instagrama niż dojdzie. A właśnie rolki działają tak, że rolki pokazują się nowym osobom, można też regionalnie je oznaczać, warto dodać hashtag twojej miejscowości, ale nagrywa jak najwięcej rolek, ale tu nie chodzi o rolki, gdzie tańczysz, gdzie się wygłupiasz, gdzie małpujesz jakieś, nie wiem, gwiazdy, bo to ci nie przyniesie klientów, bo ci ludzie to zobaczą, ok, pójdą sobie dalej. Chodzi o rolki na TikToku, no Boże, rolki na Instagramie, czy filmiki na TikToku, gdzie pokazujesz się jako ekspert, bo jeżeli się pokażecie jako eksperci, ekspertki, w tym, czym się zajmujecie, no to macie szansę na to, że utoniecie ostatni, czyli osoba, która zbuduje sobie markę osobistą, zbuduje sobie tą pozycję eksperta, że to ty się znasz najlepiej na tych zabiegach, że to ty jesteś liderem, że to ciebie kojarzą, że to ty masz najwięcej followersów, no to ty toniesz ostatni albo ostatnia, bo właśnie ludzie chcą u ciebie zrobić ten zabieg, bo ty się na tym znasz. Wiele setki, jak nie tysiące osób zna się na jakichś tam zabiegach, ale tylko kojarzymy, powiedzmy, nie wiem, 3-5 osób, które realnie my kojarzymy, że one się na tym znają, dlatego że nagrywają wideo, że tworzą treści eksperckie, więc postaw sobie telefon i nagrywaj też rolki, TikToki, krótkie formaty, gdzie rozwiązujesz problemy ludzi, gdzie ich edukujesz i pokazujesz, że jak przyjdą do ciebie, to będą miały te klientki do czynienia z ekspertem. Też kolejna bardzo ważna rzecz, pytajcie się swoich klientów, skąd się dowiedzieli o waszej firmie, jaki marketing u was działa. Czyli nie przepalajcie budżetu, jak ja to mówię, nie palcie pieniędzmi w kominku, tylko pytajcie się klientów, skąd się dowiedzieli o firmie, co u was najlepiej działa. Jeżeli macie opinię na przykład w mapach Google, czyli Google moja firma bardziej, to jeżeli tam macie opinię, róbcie zrzuty, wrzucajcie to na storiesy, chwalcie się tymi opiniami. To jest tak prosty marketing, nie potrzebujecie naprawdę agencji do tego, żeby zrobić zrzut ekranu, jakiejś powiedzmy opinii, którą ci klientka napisze, wycięcie jej imienia i nazwiska, jeżeli nie chce pokazywać i wrzucenie tego na storiesy. To jeżeli nie umiesz, to jeżeli masz syna, córkę, zapytaj się, oni ci to ogarną, powiedzą ci, nauczą cię. To nie jest fizyka kwantowa. Kolejna rzecz to są SMS-y i newsletter. Dlatego, że ciągle płacicie za nowych klientów, ciągle się za nimi uganiacie, a największym skarbem, kimś, kto będzie ci, kto ci zapewni to przetrwanie, to jest twój stały klient. I ciągle się uganiacie za nowymi, a nie dbacie o tych, którzy już są, czyli SMS marketing, wysyłanie SMS-ów, wysyłanie treści wartościowych, na przykład w newsletterze. Kolejna rzecz to są live'y. Mamy erę live'ów. W Azji robią miliardy dolarów właśnie na live'ach.
Więc też na przykład ustal sobie, że raz w tygodniu zrobisz live z salonu, gdzie na przykład zrobisz proste Q&A, wymyślisz jakiś temat, ale i tak większość osób zacznie ci zadawać pytania i to jest taki fenomenalny sposób, żeby klientkę przyprowadzić do swojego salonu i pokazać wirtualnie, bo spędza na telefonie 3-4 godziny. Później ten live można sobie zostawić na przykład na Instagramie i dzięki temu te osoby przypomną sobie, że chciały przyjść do ciebie na zabieg. Więc podsumowując, marketing na trudne czasy to są, jest era rolek, naucz się nagrywać pionowo telefonem, smartfonem. Jeżeli nie, znajdź mnie na Instagramie, robię darmowe webinary, 3 takie spotkania w moim pokoju webinarowym. Też robię szkolenia z TikToka, darmowe. Są też oczywiście płatne, ale możesz przyjść sobie na darmowy 2-godzinny, 4-godzinny webinar i nauczyć się podstaw siebie, swoich pracowników, więc pionowe formaty wideo, nagrywaj jak najwięcej wideo, badaj co u Ciebie działa, postaw na tych bardziej zamożnych klientów, przemyśl sobie, która grupa z Twoich klientów będzie miała nawet w kryzysie większe pieniądze, sektor prawników, bankierów, branża finansowa, programiści i ich żony, bo one też będą przychodziły na zabiegi, marketingowcy, bo oni też są potrzebni, logistyka. Musisz sobie to zbadać, no i Twój salon będzie musiał kierować się właśnie w kierunku tych zamożnych klientów, bo ci, którzy nie mają pieniędzy, będą ich mieli coraz mniej, a ta grupa, która ma dużo pieniędzy, będzie miała coraz więcej pieniędzy i warto w tym kierunku iść. No, drodzy Państwo, tutaj chciałbym zostać przez chwilę jeszcze z tym ostatnim, co powiedział Mirek a propos, i to się też przewinęło trochę przez tą wypowiedź pierwszą, kiedy Marta Karasek mówiła o tych grupie premium, o tym, że rzeczywiście ona też nie czuje niejako tego kryzysu w postaci odpływu klientów. Oczywiście później poza rozmową, poza już off the record powiedziała, że rzeczywiście tak czuje, bo rosną jej leasingi i inne historie. Natomiast no tutaj zarówno też Mirek to podkreśla, ale pewnie też Państwo widzicie, no jest pewnego rodzaju stanowisko o tym, że by stawiać na zabiegi premium, na technologiczne, zaawansowane rozwiązania i na zabiegi premium i ustawiać się na tego klienta zamożnego, bo ten jest najmniej podatny na wpływ kryzysu. I moje, czy się zgadzacie z tym, to raz, a dwa, moje pytanie tak naprawdę, co w sytuacji, kiedy no rzeczywiście 50% albo więcej nawet naszej oferty dedykowana jest klientowi temu, którego kryzys najszybciej dotknie, czyli tego mniej zamożnego, tak? Za chwilę nasz kolejny ekspert o tym będzie mówił, ale jestem waszego zdania, czy wy w jakiś sposób myślicie o tym i czy myślicie o tym realnie, o jakiejś takiej transformacji waszej oferty w kierunku tego, żeby zrobić ją bardziej ofertą premium dla klienta bardziej zamożnego. Czy ten kierunek myślenia jest dla Was bliski i czujecie, że rzeczywiście w ten sposób rynek może się potoczyć? Ale podsumowując tak, żeby było też, żeby zadość się stało tradycji, czyli taka synteza z tego, co powiedział Mirek, czyli pierwsza porada, nie wynajmuj agencji, żeby nie przepalać budżetów i nie palić, jak to Mirek powiedział, pieniędzmi w piecu, tylko wyszkol swojego pracownika i to niech on robi te marketingi i TikToki. No i druga rzecz to jest ta era pionowego wideo, czyli rzeczywiście rolki na Instagramie i TikTok i filmiki na TikToku, więc na te treści trzeba rzeczywiście postawić i rzeczywiście, jeżeli chodzi o treść tych formatów, no to mają to być treści eksperckie z poradami dla Twoich klientów, dzięki czemu będziesz mógł się wyróżnić i pozyskać tych klientów. Czwarta rzecz, pytaj klientów o to, czego potrzebują i skąd się dowiedzieli o Twoich działaniu, o Twoim salonie. To też pozwoli Ci w jakiś sposób zweryfikować swoje kanały dotarcia, żeby nie przepalać pieniędzy. Piąta rzecz, postaw na swoich też dotychczasowych stałych klientów i komunikuj się z nimi newsletterem i SMS-ami, żeby w poszukiwaniu tych nowych klientów nie umknęli ci najważniejszych, których masz dotychczas, tak? No i rzeczywiście live'y raz w tygodniu rekomenduje też Mirek. No i ta przewidywanie i ta diagnoza, że rzeczywiście warto szukać dzisiaj klienta, przede wszystkim postawić na klienta premium i na zabiegi premium, bo ci są najmniej potencjalnie zagrożeni kryzysem. Mhm.
Mamy pierwszy komentarz. Mi zamożny klient odpłynął w trybie natychmiastowym przy COVID, a tak naprawdę dupkę uratował średniej klasy klient. Póki co bogaty klient u nas narzeka najbardziej. Okej, dziękuję za ten komentarz. Może ktoś ma inny. Natomiast przejdziemy do czwartego i ostatniego już punktu widzenia, jeżeli chodzi o to, co się dzieje obecnie na rynku. I tutaj, tak żeby dla odmiany, generalnie będzie trochę tej, bo ja tutaj generalnie zapytałem Martę Fiłę, trenera biznesu beauty, o to, co z jej perspektywy, jako osoby, która na co dzień pracuje nie tylko w sprzedaży i w marketingu, ale rozmawia na tych wszystkich szkoleniach o tych wszystkich niuansach prowadzenia biznesu beauty. I zapytałem ją o takie trzy rady, które byłyby takimi najpilniejszymi i najbardziej odpowiadającymi rzeczywistym potrzebom obecnym salonu w sytuacji, w jakiej są. Marta lubi takie, powiedzmy, marketingowe ujęcie tematu dotyczące problemu, czyli trzy rady, trzy rozwiązania, to się fajnie marketingowo sprzedaje, więc rzeczywiście za chwilę te trzy rady, ale zapomniałem sobie, że miałem wam jeszcze pokazać książkę Mirka, tak, Skwarka. To jest najnowsza, chyba dwa tygodnie temu wyszła, a dzisiaj też widziałem, Mirek już ją pokazywał, bo jest chyba w Empiku, czy gdzieś na drugim miejscu w swojej kategorii tematycznej, jeżeli chodzi o ranking sprzedaży na drugim miejscu, skuteczny marketing na TikToku, a jeżeli ktoś by chciał rzeczywiście znaleźć Mirka i te jego szkolenia bezpłatne, z których ja też płatnych i bezpłatnych korzystam, polecam, tutaj znajdziecie go na Instagramie i możecie tam śledzić i tam na bieżąco Mirek informuje o tym, co robi. Natomiast tak, czwarty ogląd rzeczywiście to jest Marta Fiłoń, która mówi o tych trzech rekomendowanych przez nią działaniach i rozwiązaniach na obecne czasy. Teraz jest na rynku, to jest zawsze strach przed tym, że klientki, które przychodziły, to już przestaną do ciebie przychodzić. I wcale się nie dziwię, że właśnie może być to dla ciebie kłopotem, albo właśnie już widzisz to, że niektóre z twoich klientek rezygnują z zabiegów, albo też, kiedy mówisz im o podwyżce 10 zł na manikurze, to one panikują albo wręcz reagują agresją. Natomiast w takim momencie zmiany rynku, który jest też tą dosyć normalną sytuacją, bo przeżyłam już trochę kryzysów w swoim życiu, kryzysów rynkowych, trzeba zauważyć, żeby skupić się na ważnych trzech rzeczach. Po pierwsze, chciałabym, żebyś w tym momencie takiej niepewności, poza tym, żebyś nie panikowała, bo to panika niestety wprowadza też różne dziwne takie zachowania i czasami niepotrzebne sytuacje, ale żeby w tym czasie skupić się właśnie po pierwsze na tym, żeby zobaczyć, na który klient jest dla ciebie najważniejszy. Jest to dosyć brzydkie słowo, klient najważniejszy, bo każdy powinien być klient ważny, ale chodzi o to, że który klient jest dla ciebie kluczowy. I żebyś się trochę przestała przejmować tym, że twoja klientka, która nie chce zapłacić 10 zł więcej za manikir, to po prostu, żeby tak za bardzo właśnie na to nie patrzeć. O co chodzi? Chodzi o to, żeby skupić się na tym, na których zabiegach zarabiasz najwięcej. I oczywiście wtedy też skupić się na promowaniu tych zabiegów. I chodzi o to, że kiedy zobaczysz, że te klientki, które przychodzą do ciebie na manikir, one no, może przestaną przychodzić, bo będzie im za drogo, jakkolwiek, one są takie najbardziej czułe na zmianę ceny, na którą ty nie możesz sobie pozwolić na to, żeby utrzymywać ciągle na tym niskim pułapie. Więc chodzi, ale są też klientki, które potrzebują rozwiązania problemu i wtedy mogą do ciebie przychodzić na inne, bardziej zaawansowane zabiegi. Oczywiście, kiedy zobaczysz, że na przykład najbardziej rentowny jest dla ciebie tam zabieg jakiś za 300 czy za 500, to wtedy też trochę inaczej będzie zmieniać swój marketing. No bo najłatwiej było wrzucić, wiesz, zdjęcia stylizacji paznokci, najtrudniej jest wtedy, kiedy musisz popromować siebie jako specjalista, autorytet w danej dziedzinie, na przykład redukcji przebarwień czy działania na zmarszczki. No ale wtedy wiesz, że twoje działania, twój marketing, co będziesz rzucać na Instagrama, na Facebooka, przyprowadzi ci klientów, którzy bardziej są skłonni zapłacić pieniądze, bo chodzi tutaj właśnie im o rozwiązanie problemu. Czyli pierwsza rzecz, nie panikuj, tylko sprawdź, który klient jest dla ciebie najważniejszy. I tak naprawdę twoja energia powinna iść w zdobycie klientów, którzy chcą rozwiązać swój problem, a nie z twarzą, a nie, że tak powiem, zdobyć nową stylizację paznokci. No chyba, że masz nail bar, bo to już inna sprawa. Natomiast drugą rzeczą, którą chciałabym, żebyście się zwróciła uwagę, to jest to, jak rozmawiasz z klientką, kiedy już ona przyjdzie na zabieg na twarz. No, do tej pory mogło być tak, że jedna przyszła i w tym wypadku mówiłaś, dobrze by było wykonać kolejny zabieg za tyle i za tyle. No,
i ona zapisywała się albo się nie zapisywała. Więc chodzi o to, że w dobie takiego, no nie wiem, oby nie, ale jakiegoś tam z daleka kryzysu, może być tak i będzie bardziej ważne to, jak dzisiaj rozmawiasz z daną klientką, czy się skupiasz na niej, tak, a nie w stylu, jak będzie chciała, to wróci, a jak nie, to nie. Więc tutaj jest ważny ten element, żeby tak zmaksymalizować swoją energię i uwagę na tej klientce, żeby się na niej skupić i jej ułatwić osiągnięcie efektu. Co to oznacza? Oznacza to, że mówisz o planie zabiegowym, czyli jaki masz pomysł na nią, że dzisiaj to zrobisz. W kolejną serią będą takie zabiegi, a później powiesz jej o kolejnych etapach. Prawda? Czyli będziesz mówić o tym, jak możesz ty jej pomóc, a nie tylko, że wykonasz zabieg i zapraszasz ponownie. Niestety rynek bardzo kuleje na tym. Jest wiele oczywiście klinik, salonów, które świetnie układają plany zabiegowe. No może trochę mi brakuje tego przypilnowania klienta, ale chodzi mi o to, że niestety jest ciągle takim problemem w wielu salonach z tego względu, że jest tylko wykonywany jeden zabieg i później dziewczyny mówią właśnie, dobrze by było wykonać jeszcze jeden. Nawet zobacz, jaka jest różnica między komunikatem takim, który właśnie dzisiaj, bo jestem dzisiaj na szkoleniu we Wrocławiu, który dzisiaj też miałyśmy, który polega na tym, że jak powiesz. Powiesz na przykład, po pierwszym zabiegu będzie Pani miała taki efekt, a jeżeli się Pani zdecyduje, to na 4 to będzie taki efekt. Jak wygląda taki komunikat, a jak wygląda inny komunikat, że żeby osiągnąć ten efekt, tam rozjaśnienia przebarwień czy wybłócenia zmarszczek, należy wykonać 4 zabiegi. Widzisz, jakby sam jest faktu różnicy, w jaki sposób będziesz komunikować te plany zabiegowe, klientka Twoja będzie patrzyła na to inaczej, nie? Czyli to jest drugi punkt, myślenie, skupienie na klientce, na realizacji planu, na kolejnych etapach, a nie tylko na jednym zabiegu, więc to będzie, jakby obecna sytuacja rynkowa będzie od Ciebie bardziej wymagała bo może wcześniej po prostu, jak nie ta klientka była, to była inna. Teraz niestety, niestety, moim zdaniem to rynek będzie się profesjonalizował właśnie w tym kierunku specjalistów, a nie przypadkowych osób, nie? Czyli skupienie, rozwiązanie problemu klienta. Natomiast tutaj też będzie ważniejsze, to jest to, czym dysponujesz, tak mi się wydaje, że mogą niektóre salony, które powiedzmy pracowały na drobniejszych zabiegach, które sobie dorabiały zabiegami na twarz, takimi drobniejszymi, typu kwasy, no mogą wymagać tutaj skupienia na innym kliencie, nie? Więc to, czy to będą inwestycje, czy wypożyczenia sprzętu, można się pomyśleć w tym kierunku. Oczywiście samo zdobycie sprzętu też nic nie da, moim zdaniem. To trzeba, żeby w to poszedł marketing i nawet to, jak salon wygląda, nie? Żeby zrobić jakąś sobie ściankę reprezentacyjną do robienia zdjęć, więc wtedy też to będzie działało. Ale chodzi mi o to, że jakby nie było, jak ci ludzie, którzy będą oszczędzać pieniądze, to często są ci ludzie, którzy mieli 300 zł raz na pół roku, i raczej to nie będą osoby, które kupowały Ciebie serie zabiegowe za kilka tysięcy. One, no, przyzwyczajone do dobrego wyglądu mogą kupować kolejne serie zabiegowe za kilka tysięcy, nie? Więc bardziej bym powiedziała tutaj na drugim punktem jest skupienie na realizacji, na pomocy klientce w rozwiązaniu problemu jej ceru konkretnego. Czyli nie na miziu-miziu zabiegach, jakichkolwiek, super każdy będzie, tylko na skupienie na rozwiązaniu problemu. I trzeci punkt, jeżeli chodzi o właśnie teraz zajęcie się, jakby jak się zachować na tym rynku, to jest znowu myślenie właśnie takie o ścieżce klienta. Czyli dla mnie, to znaczy, co na każdym poziomie, etapie kontaktu klienta z Twoim salonem, z Twoją kliniką, klient powinien wiedzieć. I oczywiście to, jak dzwoni, jak pisze, jak można wzmocnić tam motywację na każdym kroku, to już duża odpowiedź, ale chodzi mi o to, że czego mi brakuje, to jest to, że kiedy teraz robisz promocję, na przykład jakąś mezoterapię mikroigłową, to dlaczego mnie zadzwonić do klientek, które miały robioną ten zabieg jakieś pół roku temu, pewnie były zadowolone, gdy wykonały serię zabiegową, bo raczej nie ma takiej możliwości i mogą chcieć znowu ją wykonać, szczególnie, że nie było ich u Ciebie przez ostatnie tam jakieś pół roku. Więc brakuje mi takiej opieki nad klientem, czyli po pierwsze, nie wypuszczania klienta, dopóki nie powiesz, że to Ty się skontaktujesz, nie? Nawet gdyby klientka powie, a ja jeszcze zobaczę, sama się zastanowię, to
to zawsze jest ważne, żeby powiedzieć, no ale ja na wszelki wypadek to jeszcze wyślę Pani SMS-a, jeszcze zadzwonię, powiadomię, tak żeby miała Pani informację. Nie? Więc ten kryzys, czy nie kryzys, jakkolwiek by to lepiej nie nazywać brzydkich słów, żeby nie wywoływać wielka zrazu, ale ten moment zmiany rynkowej będzie profesjonalizował rynek, ale właśnie chciałabym, żebyś w tym kierunku się skupiła, żeby zobaczyć po pierwsze, które zabiegi są dla Ciebie kluczowe i te promować. Po drugie, skupić się na rozwiązaniu problemu klientki, a nie na wykonaniu zabiegu. Po trzecie, skupić się na patrzenie na ścieżkę klienta, czyli co robić, co klient powinien wiedzieć, widzieć, słyszeć i otrzymać na każdym etapie kontaktu z Tobą, kiedy tylko pyta, tylko przychodzi na zabieg, się nie umawia, po to, żeby no, nie tracić tych klientów. Nie? Więc takie trzy punkty z optymizmem wielkim Wam zostawiam, żeby się trzymać twardo w tych trudniejszych momentach. No bo taki jest rynek. Żeby odczuć to, że jest dobrze, to musi być ten moment odświeżenia. I niech to pójdzie w dobrym kierunku i zostaną Ci najlepsi. Dziękuję, Marta. Jak widzicie, drodzy Państwo, też no, Martę złapałem, bo w wirze szkoleniowym, gdzieś na szkoleniu chyba w Krakowie czy we Wrocławiu. Bardzo dziękuję. To są też trzy cenne rady, konkrety i też postaram się w jakiś sposób je usystematyzować, czyli rzeczywiście punkt pierwszy, czyli zobaczyć, który klient jest dla Ciebie kluczowy i na których zabiegach najwięcej zarabiasz i na tym się skupić. Punkt drugi, czyli rzeczywiście skupienie się nie na bardziej na rozwiązaniu problemu, a nie na sprzedaniu zabiegu. I punkt trzeci to rzeczywiście też ta ścieżka zabiegowa, czyli konkretny plan zabiegowy. Ale drodzy Państwo, też nie wiem, czy wyście wyłapali, to może trochę zgodzę się Pani Beato z tym komentarzem, który wyświetliłem. Natomiast jeszcze nie wiem, czy się zauważyli, to trochę tak między wierszami powiedziała Marta, ale ja to wyłapałem, bo moim zdaniem to jest bardzo cenna, jakby cenny wniosek i ocena obecnej sytuacji, że no, kryzys ma też pewnego rodzaju, ja to tak odbieram, ktoś ładnie też powiedział kryzys, tam jest jakby uciąć K i dopisać K na końcu, przestawić, to tak naprawdę zostaje nam zysk. No i tym zyskiem, to możliwe, że to Marta chciała powiedzieć, mam nadzieję, że nie nadinterpretuję tego. Nie wiem, czy to zysk, ale na pewno pewnego rodzaju sytuacja, której może być i pewnie będzie konsekwencją tego kryzysowego rynku, czyli to, że się nasz rynek sprofesjonalizuje. I to też powinien być taki trochę wskaźnik do tego, że my też powinniśmy się profesjonalizować i starać się być najlepszą wersją swojego salonu, żeby rzeczywiście przetrwać. Zgadzam się, dobrze, Martuś, było Cię znów zobaczyć i usłyszeć, Pani Justyna. Drodzy Państwo, dajcie znać, może zrobimy sobie, powiedzmy, bo dzisiaj to było takie, taka inna trochę formuła, gdzie oddaliśmy głos i chyba moim zdaniem bardzo zasadnie takie cztery ujęcia, próba ugryzienia słonia, który do nas idzie, czyli powiedzmy tego kryzysu, z czterech odsłon. Dajcie znać, jak Wam się to podobało, a może też chyba najcenniejszą taką opinią, którą bym chciał od Was uzyskać, jeżeli oczywiście będziecie w stanie, to dajcie znać, z czym ta taka szkoleniowa metoda, no ale okej, z czym wychodzicie, tak? Czy macie jakąś taką jedną rzecz, którą chcielibyście sobie zapisać w kajecie i sprawdzić ją u siebie, albo naprawdę do której się bardziej przyłożyć, którą usłyszeliście tutaj, a może powiedzmy wiedzieliście o niej, ale ten dzisiejszy live i to, co mówili nasi eksperci, spowodowało, że kurczę, no zrobię to jednak, tak? Utwierdziło go w tym przekonaniu, że warto. Więc ja Wam bardzo serdecznie dziękuję. Przypomnę Wam jeszcze tylko króciutko o tym, że rzeczywiście macie też możliwość skorzystania z tej oferty specjalnej na Onde Dynamikę, na urządzenie, które dystrybuje firma Binatural. Tak wygląda, bardzo ciekawy design, urządzenie do modelowania sylwetki, które to robi w 30 minut i oferta specjalna, która polega na tym, że kupując to urządzenie otrzymujecie kosmetyki od firmy Binatural o wartości 10 tysięcy złotych. Ta oferta jest aktualna do końca roku, a żeby powiedzmy z niej skorzystać i w ogóle, żeby jeżeli chcecie się po prostu niezobowiązująco przyjrzeć temu urządzeniu, to na tej stronie, którą gdzieś tam podałem wcześniej link, macie też taki formularz,
Wystarczy podać swoje imię, nazwisko, telefon, mail i ktoś się z Wami skontaktuje, żeby pokazać Wam, na czym polega to urządzenie. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Tutaj, czy mamy jakieś... Pan Artur, Marta Fiłoń i mistrz recepcji, tak, to jest flagowe, też jedno z flagowych szkoleń Martek, dobrze pamiętam. Pani Marta, tak, dopieszczenie klienta już znajomego, to rozumiem, że te wnioski, bardzo dziękuję, czyli newsletter do bazy klientek i skupienie się na marketingu o naszym profesjonalizmie, czyli jako podkreślenie roli eksperta, plany zabiegowe i opieka pozabiegowa. Dziękuję, miłej nocki. No i to jest bardzo cenne też, Pani Marta, bardzo dziękuję. No i nie dać się zwariować w tym całym szaleństwie. Dbajmy też o siebie i chyba lepszej puenty nie mogłem sobie wymyśleć. Bardzo dziękuję, Pani Marto. Życzę Państwu dobrej, spokojnej nocy i pewnie wrócę do Was z jakimś podsumowaniem tego dzisiejszego live'a już w mailowo czy w Messengerze. No i życzę Wam przede wszystkim dobrych, samych dobrych rozwiązań w tym, żeby do tego kryzysu się dobrze przygotować, żebyśmy nie tylko dobrze go przeszli, ale przeszli go wzmocnieni. Dzięki, dobrej nocy, wszystkiego dobrego i do zobaczenia.